Dzień dobry. Po wakacyjnej przerwie witamy na kolejnym seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Nazywam się Weronika Przecherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i analityczką DELAB UW. Nasze seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Podczas spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi analizujemy zagadnienia związane z nowymi technologiami, innowacyjnymi metodami analizy danych czy transformacją cyfrową. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas tych cyklicznych spotkań młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych najbliższych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy możecie znaleźć na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym prelegentem jest dzisiaj Wojciech Hardy, który bada, jak cyfryzacja zmienia sektory kreatywne oraz modele biznesowe. Analizując dane z ponad 50 krajów, Wojtek pokaże, czy, a jeśli tak, to jak, pandemia zmieniła nasze sposoby korzystania z muzyki dostępnej w sieci. Czy nadal słuchamy muzyki wcześnie rano? Dlaczego spędzamy wieczory wsłuchując się w ulubionych wykonawców? Na te i inne pytania, do których zadawania oczywiście tradycyjnie zachęcam, Wojtek odpowie już za chwilę. Badanie Wojtka komentować będą Maria Drabczyk, która jest ekspertem z ramienia Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. Maria jest kierowniczką działu polityk i rzecznictwa w Centrum Cyfrowym. To socjolożka, badaczka, menadżerka projektów kulturalnych. Pełni również funkcję m.in. członkini Rady Stowarzyszenia Sieci Europeana oraz jest przewodniczącą Komisji do Spraw Wartości, Wykorzystywania i Prawa Autorskiego FIAT-IFTA. Ze strony akademickiej wspierać będzie nas dzisiaj doktor habilitowany, profesor UW Piotr Wójcik. Piotr to absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katolickim Uniwersytecie w Lowaniu w Belgii. Jest pomysłodawcą i animatorem grupy badawczej Data Science Lab na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zajmuje się m.in. finansami ilościowymi, a w swojej pracy badawczej wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego. Tak jak wspomniałam już wcześniej, zachęcamy do tego, żeby w naszym Q&A zadawać pytania zarówno Wojtkowi, jak i zaproszonym przez nas gościom. Nie pozostaje mi nic innego, jak oddać już ekran naszemu dzisiejszemu prelegentowi. Także Wojtek, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę przed Państwem dzisiaj prezentować. Włączam już sobie swoje slajdy. Mam nadzieję, że widać. Ja dzisiaj Państwu opowiem o pracy, którą robimy z Paulem Crosby z Macquarie University. I to, czym się zajmujemy, to głównie chcemy zobaczyć, co możemy wycisnąć z danych YouTube i Google Trends, żeby móc patrzeć na to, jak się zachowują ludzie w ciągu dnia, co kiedy robią. Natomiast tutaj przyłożymy to do konkretnego przypadku, czyli tego, jak z pomocą tych danych możemy sprawdzić wpływ pandemii na słuchanie muzyki za pośrednictwem serwisu YouTube. Natomiast wydaje nam się, że te dane można będzie stosować także do innych kontekstów i mam nadzieję, że tak też się stanie. Tytułem wstępu Państwo na pewno to doskonale wiedzą, no ale pandemia wpłynęła na nasze życie pod bardzo wieloma względami. Wiele osób straciło w ogóle możliwość pracy, część musiała zmienić na zupełnie inną. Zmieniło się także to, jak wykonujemy pracę. Dużo osób zaczęło pracować zdalnie i to także już po zakończeniu jakichś lockdownów. Część firm po prostu zauważyła, że jest to możliwe i czasami na przykład pozwalają swoim pracownikom pracować także, pracowniczkom pracować też z domów. Mamy w tym okresie co jakiś czas restrykcje, czy to dotyczące zamykania szkół, ograniczenia spotkań, ograniczenia przemieszczania się.
I to wszystko jakby sprawia, że w ogóle zmienia się tryb życia ludzi, między innymi objawia się to w tym, że chociażby chodzą później spać i później wstają, między innymi dlatego, że już te sztywne ramy, żeby wstać rano i jechać do pracy na przykład nie obowiązują tak silnie jak przed pandemią. Jak popatrzymy na rynek bardziej rozrywkowy i sektory kreatywne, no to tutaj ta największa zmiana, jaka zaszła, to to, że ludzie dostali sporo więcej wolnego czasu, chociażby pewnie właśnie przez to, że to przemieszczanie się zostało ograniczone, więc częściowo lockdowny zmuszają ludzi do siedzenia w domu. Więc pojawia się pytanie, co z tym czasem zrobić. Dużo osób zapisuje się do serwisów streamingowych, jak Netflix. Dużo osób zaczyna eksplorować aplikacje mobilne na swoje telefony. Ogólnie ludzie spędzają więcej czasu online. Koncerty czy kina, czyli taka rozrywka wymagająca wyjścia gdzieś z całą grupą innych ludzi, w zasadzie całkowicie upadła w tym okresie najgorszym pandemicznym, natomiast wzrasta ogólnie, wzrastają przychody z rozrywki, którą można wykonywać w domach. Wzrastają na przykład też, nie wiem, książki na przykład, zwłaszcza elektroniczne. I chyba największy zwycięzca, że tak powiem, jeśli chodzi o rozrywkę, no to jest rynek gier wideo zdecydowanie, który przedtem już rósł dość szybko, a w czasie pandemii wzrósł jeszcze bardziej jako taka docelowa rozrywka dla osób, które są teraz częściej zmuszone do siedzenia w domu. Dlaczego dla muzyki nie jest to takie oczywiste? O ile dla koncertów to jest jasne, no, że niestety po prostu większość nie może się już odbywać, chyba że w jakiejś formie takiej właśnie nietypowej online. Tak, dla muzyki kluczowe jest pytanie, kiedy ludzie słuchają w zasadzie muzyki. I według raportów takich międzynarodowych dużych, to najczęściej ludzie słuchają muzyki jeżdżąc samochodem, przynajmniej tak było przed pandemią, podczas podróży do pracy lub szkoły, uczelni, tudzież podczas samej pracy i lub nauki. Teraz jak cofniemy się do tego, o czym przed chwilą mówiłem, o wpływach pandemii, no to to są wszystko rzeczy, które w jakiś sposób zostały zaburzone. Więc z jednej strony mamy więcej wolnego czasu, z drugiej strony te okazje, które dotychczas były wykorzystywane do słuchania muzyki, no przestały jakby obowiązywać. Teraz jest jedno badanie, które powstało jakby... My zaczęliśmy robić to, co prezentuję, jakby nie wiedząc jeszcze o tym, że to jest. Patrzy na trochę coś podobnego, ale no, zaraz po prostu krótko opiszę. To jest badanie CIMETAL, które się ukaże wkrótce w Marketing Science. Autorzy patrzą na tygodniowe dane ze Spotify Charts. Tam są informacje dotyczące liczby odtworzeń, top 200 utworów tygodniowo dla około 60 krajów. Starają się wytłumaczyć jakby, jak to się zmieniały te odtworzenia za pomocą zachorowań na COVID-19, za pomocą mobilności do miejsc pracy, restrykcji pandemicznych. I to, co im wychodzi, to, że pod wpływem pandemii te odtworzenia muzyki w Spotify znacząco spadły, głównie z powodu tego ograniczonego przemieszczania się. Natomiast autorzy patrzą też na serwis YouTube, biorąc dane z serwisu SoundCharts, który śledzi różne profile na YouTubie, sprawdzając ich oglądalność w czasie, identyfikują tam około 1000 wykonawców, wykonawczyń, którzy pojawili się także na top listach Spotify i wnioskują, że dla tych osób liczby odtworzeń wzrosły w analizowanym okresie, a tym samym, że wpływ pandemii dla YouTube'a był odmienny niż dla Spotify. I interpretują to częściowo tak, że jest to jednak troszkę inny rodzaj dobra. Znaczy nie jest to sama muzyka, tylko towarzyszy temu jakiś klip wideo, który można też oglądać i ciężej się też słucha muzyki na YouTubie podróżując, jeśli się nie ma tam jakiegoś płatnego konta. My mamy wnioski trochę inne i jeśli ktoś będzie ciekaw, to możemy to później poruszyć w ciągu dyskusji. Na razie przejdę do tego, co my robimy. Nasz punkt wyjścia był taki, że zauważamy jakby, że tej muzyki się słucha różnie w ciągu dnia, tak? Najczęściej w pracy, w drodze, na imprezach i tak dalej. A co z tego wynika, przepraszam, to, że
to, kiedy ludzie słuchają muzyki w ciągu dnia, w jakiś sposób odpowiada temu, w jaki sposób spędzają czas. COVID-19, jak wiadomo, zaburzył bardzo to, jak ludzie spędzają czas, więc jeśli mielibyśmy informację o tym, kiedy było słuchane ile muzyki, to powinno to w jakiś sposób odzwierciedlać to, jak zmieniło się pod wpływem COVID-u życie ludzi, mówiąc skrótowo. Jak zmierzyć to, kiedy ludzie słuchają muzyki? My korzystamy z dwóch źródeł danych. Pierwsze to jest YouTube Charts, czyli publikowane przez YouTube listy top 100 wykonawców, wykonawczyń dla każdego tygodnia dla ponad 50 krajów wraz z liczbą odtworzeń. Drugie źródło danych to jest Google Trends dla YouTube, czyli Google Trends to serwis Google, który umożliwia sprawdzenie popularności wyszukiwania różnych faz w wyszukiwarkach Google. Przy czym można to zawęzić do samego YouTube'a, można to zawęzić dla konkretnego kraju, tygodnia, a nawet pokazać to sobie dla konkretnych godzin. Nasze założenie jest tutaj takie, że ludzie słuchają muzyki tych top 100 artystów, artystek wtedy, kiedy w tym samym czasie, kiedy najczęściej wyszukują tych artystów, artystek. Czyli że jeśli mamy dane o tym, kiedy te najpopularniejsze osoby były wyszukiwane w YouTubie, no to, że to będzie miało wprost przełożenie na to, w których godzinach były te osoby także odtwarzane w serwisie YouTube. Więc jak sobie połączymy jakby informacje z tych dwóch miejsc, to co dostajemy, to takie przybliżone dla każdej godziny liczby odtworzeń dla każdego dnia, dla 50 ponad krajów w latach 2020-2021. Zbieramy też dane dla 2019 roku, żeby troszkę pogłębić tę naszą analizę. Ponieważ to może brzmieć wszystko trochę abstrakcyjnie, ja tak przejdę krok po kroku, bardziej wizualnie pokazując, co my w zasadzie robimy, żeby tę naszą bazę danych skonstruować. Tak wygląda ten YouTube Top Charts, to jest dla jednego tygodnia, pierwszego tygodnia sierpnia 2020, dla Wielkiej Brytanii i tu mamy sam szczyt, czyli dwie pierwsze pozycje z tej listy, to Top 100 Artists. Widzimy, że jest dwójka wykonawców, po prawej jest liczba odtworzeń w tym konkretnym tygodniu. My sobie bierzemy tę listę tych 100 wykonawców, wykonawczyń i dla każdej z tych osób wyszukujemy ich w serwisie Google Trends. Czyli na przykład bierzemy sobie Juice WRLD i wyszukujemy w Google Trends w tym samym kraju, w tym samym tygodniu, tylko z częstotliwością godzinową. To, co dostajemy, no to jest taki wzór, kiedy oni byli wyszukiwani w danym kraju, w danym tygodniu. No i powtarzamy to 100 razy dla wszystkich pozycji z tej listy YouTube Charts. Robimy to po to, żeby móc to sobie następnie uśrednić jako taki ogólny wzór charakterystyczny dla top 100. To uśrednienie jest o tyle ważne, że pomaga nam też się pozbyć jakichś ewentualnie szumów danych, tak? Bo jeśli na przykład na liście top 100 byłby zespół Queen, sprawdzalibyśmy wyszukiwania w Google Trends zespołu Queen, to by łapało zarówno wyszukiwania zespołu, jak i na przykład wyszukiwania filmików związanych z Królową Brytyjską. No ale natomiast jak robimy to 100 razy i uśredniamy, no to to pozwala się trochę pozbyć tych takich niepasujących, powiedzmy, trochę obserwacji. A ponieważ tu chodzi o sam wzór, to nie stanowi to problemu. To, jak uśrednimy, możemy połączyć z tymi informacjami o liczbie odtworzeń w całym tygodniu, żeby sobie tę liczbę odtworzeń rozciągnąć według tego wzoru na cały tydzień i oto co dostajemy, tak? To jest cały czas ten sam tydzień w Wielkiej Brytanii i to jest przybliżona liczba odtworzeń na prawej osi w tym tygodniu, w każdej godzinie tego tygodnia. I już na tym etapie widać całkiem intuicyjne różne tutaj wzory, czyli na przykład, że piątkowy i sobotnie wieczory i noce to jest moment, kiedy tej muzyki jest słuchanej najwięcej. Każdego wieczora jest słuchane więcej, no ale to weekendowe są, oczywiście są tutaj maksima. Z drugiej strony widać, kiedy ludzie chodzą spać i w ogóle nie słuchają prawie muzyki albo słuchają dużo mniej. Często po nocy widać jakąś taką krótką poranną górkę. No ogólnie widać pewną tutaj sezonowość w tych danych i widać, że coś z tego wynika. Teraz my sobie to porównujemy z
z innymi danymi, żeby zobaczyć, jak to się ma chociażby do tego tych danych Spotify, które są wykorzystywane w badaniu Simetal. Dane Spotify są też dostępne na poziomie dziennym, tak? My mamy YouTube Charts na poziomie tygodniowym, które przybliżamy sobie, rozciągamy na częstotliwość godzinową, możemy też więc sobie zawęzić do dziennych, ale dalej jest nasze przybliżenie. Natomiast widać, że one się dość nieźle korelują z tym, co widać dla danych Spotify, jeśli weźmiemy sobie ten pełen przedział czasu. Jeśli zejdziemy na bardziej jakby wąski przedział czasu i zobaczymy, czy wewnątrz tygodnia jakby te odtworzenia się układają podobnie, to się okazuje, że tak. To znaczy my przybliżamy ten rozkład odtworzeń w ciągu tygodnia, ale on wychodzi podobnie jak obserwowany, ten raportowany przez Spotify dla każdego dnia. Więc wydaje się, że to nasze działanie ma sens. Tutaj są dane wystandaryzowane, żeby były na tej samej skali, tak od czasu dodam. Dobra. Jeszcze parę takich opisowych fakcików. Jak popatrzymy sobie na to, to jest taka przeciętna doba w styczniu i lutym, tak? Czyli uśrednione jakby wartości z poszczególnych dni ze stycznia i lutego. W 2019 niebieska linia, w 2020 pomarańczowa linia. Przypominam, że pandemia została ogłoszona w marcu 2020, czyli widać z tego, że znaczy obydwie te doby przeciętne są sprzed pandemii, tak? I widać, że te linie są w zasadzie równoległe. Niewiele się zmieniło z roku na rok. Natomiast jak popatrzymy sobie na kwiecień i maj, tu patrzymy na Stany Zjednoczone, tak dla przykładu. Jak popatrzymy sobie na kwiecień i maj, no to kwiecień i maj 2019 jest przed pandemią. Wygląda zresztą podobnie do tego stycznia lutego po lewej stronie, tak? Natomiast kwiecień i maj 2020 już jest po wybuchu pandemii. Możesz zobaczyć, że ten wykres się trochę zmienił. Po pierwsze, to wyjście z nocy, czyli z tego dołka, jest dużo powolniejsze. Nie jest tak, że wszyscy mniej więcej w tym samym czasie wstają, pewnie tylko w różnych momentach zaczynają wstawać, a poza tym jest ta noc przesunięta bardzo w czasie w prawo. Tu tylko dodam, że to jest ten rozkład, te godziny na osi X, one są takimi wybranymi godzinami ze strefy czasowej na środku Stanów. Strany są, oczywiście obejmują kilka stref czasowych, więc tak naprawdę to powinno być pewnie bardziej ten dołek w samej nocy, a nie taki troszkę przesunięty w prawo, ale to, co przede wszystkim tu widać i co jest najważniejsze, no że po pandemii jest to przesunięcie, że ludzie później chodzą spać, później wstają i bardziej jest to wstawanie, że tak to mamy rozciągnięte w czasie. Jak sobie spojrzymy na weekendy z kolei, tam to były dni robocze, to są weekendy na lewym wykresie przed pandemią 2019-2020, na prawym wykresie po pandemii 2019-2020. Widać przesunięcie, ale za to te linie wydają się teraz dużo bardziej zbliżone niż w ciągu dni roboczych, czyli tak jakbyśmy oczekiwali, tak? Czyli że pandemia głównie zaburzy ten schemat dnia w ciągu dni roboczych. Jakby Państwo chcieli zobaczyć kilka przykładowych innych krajów, to mam na końcu prezentacji jeszcze do pokazania, ale to tylko jak będzie czas i będzie zainteresowanie. No więc przechodząc do pytania, na które staramy sobie odpowiedzieć, no to co determinuje te odtworzenia w danej godzinie? Sprawdzamy to robiąc taki model regresję na każdą godzinę doby, gdzie za każdym razem staramy się objaśnić, wytłumaczyć, ile było odtworzeń w tym top 100 w YouTube. I próbujemy to sobie objaśnić za pomocą takich zmiennych jak zmiana natężenia ruchu do miejsca pracy. Korzystamy tutaj z danych Google Mobility Reports. Podobne dane udostępnia Apple i udostępnia Facebook. Jeśli Państwo nie znacie, to są bardzo fajne zbiory danych, bo te serwisy na czas przynajmniej pandemii, na potrzeby badań, nad ograniczaniem przemieszczania się udostępniają dane z tego, jak śledzą ludzi i tyle, co widzą każdego dnia w każdym regionie, jak się zmieniło względem jakiegoś poziomu bazowego to podróżowanie do pracy i innych miejsc. Nowe zachorowania COVID-19 na milion osób, zamknięcia szkół i tutaj
z podziałem na normalne przerwy świąteczne lub pełne zamknięcia z powodu COVID-19 lub częściowe. No i dodajemy, kontrolujemy o to, jaka to była data dokładnie, czyli dzień, miesiąc, tak? A także efekty stałe, czyli w jakim to było kraju. I teraz ja to pokażę w formie graficznej, żeby było widać mniej więcej, jak te nasze oszacowania wyglądały. Tu proszę pamiętać, że dla każdej godziny to jest oszacowanie z oddzielnego modelu, tak? Na każdą godzinę był oddzielny model. Te bąbelki pokazują wpływ tych zmiennych różnych na odtworzenia w serwisie YouTube, w tej top setce. Puste bąbelki są nieistotne statystycznie, czyli nie jesteśmy w stanie odróżnić tego tak naprawdę od zera. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć z przekonaniem, że to nie jest zero. Natomiast te zapełnione to jest już statystycznie istotne. No i to, co widzimy, to że zmiana w ruchu do pracy, tak, jak im więcej ludzie jeżdżą do pracy, tym więcej jest odtworzeń tego dnia w godzinach porannych głównie. Szczyt jest mniej więcej między 6 a 8 godziną, czyli ludzie jeżdżący do pracy. Później widzimy taki mały jeszcze wzgórek w okolicach 17, czyli pewnie wtedy, kiedy wracają, ale ogólnie więcej jeżdżenia do pracy to więcej słuchania muzyki w danym dniu, szczególnie no, w ciągu dnia, szczególnie rano. Jeśli chodzi o wykryte zachorowania na COVID-19, to tutaj ten związek jest negatywny, ale tylko w godzinach wieczornych, nocnych. To prawdopodobnie wiąże się jeszcze z jakimiś restrykcjami, to znaczy to, czego nie ma w naszym modelu, to na przykład zakazy spotykania się z innymi, więc które są pewnie częstsze wtedy, kiedy jest więcej zachorowań i to pewnie łapie ten efekt tak naprawdę, że nie ma po prostu imprez. Natomiast jeśli chodzi o zamknięcia szkół, to proszę zobaczyć, że ten związek, niezależnie od tego, czy mówimy o zwykłych przerwach świątecznych, takich, co to zawsze są, czy o zamknięciach z powodu COVID, to kształt tego związku jest bardzo podobny. Znaczy, jak szkoły są zamknięte, to mamy więcej odtworzeń muzyki w serwisie YouTube, głównie w godzinach późnych i późnonocnych i popołudniowych. Jest to o tyle ciekawe, że oczekiwalibyśmy jednak czegoś innego, jeśli szkoła jest zamknięta z powodu COVID i są jakieś zajęcia zdalne, niż tego, jak jest po prostu przerwa i jest wolne. Ale wygląda to w miarę podobnie. Podsumowując, my oczywiście tam staramy się jakichś dodatkowych analiz dokonać, ale jeszcze sprawdzamy, jak nasze dane wiążą się z różnymi innymi dostępnymi. Natomiast wydaje się, że możemy połączyć te dane YouTube i Google Trends, żeby analizować słuchanie muzyki, ale też ogólnie to, jak się zachowują ludzie w ciągu dnia. Mówiłem, że są te dane Google dostępne, na przykład o przemieszczaniu się do pracy. Google informuje, że te dane przestaną być dostępne wraz z końcem pandemii. To, co my tutaj łączymy, być może mogłoby posłużyć, żeby dalej w jakiś sposób oceniać, czy ludzie zaczęli z powrotem jeździć do pracy, czy nie, czy tak jak przed pandemią, czy jednak w mniejszym stopniu. Mogą służyć na przykład do tego, żeby porównywać między krajami, kiedy ludzie chodzą spać i jak długo śpią. Jest cała jakby gałąź literatury, która stara się to ocenić za pomocą czy to jakichś ankiet, czy to za pomocą na przykład danych z takich zegarków, co trakują aktywność fizyczną. Czy też, no nie wiem, można nawet sprawdzać, czy jakieś poszczególne wydarzenia konkretne wpłynęły w jakiś sposób na schemat dni ludzi. To powinno pewnie też znaleźć tak naprawdę odzwierciedlenie w tych takich wzorach dnia liczonych za pomocą naszych danych, a one mają parę bardzo konkretnych zalet. To znaczy, po pierwsze mają wysoką częstotliwość godzinową, po drugie dotyczą kilkudziesięciu krajów dla długiego okresu, no i po trzecie są ogólnodostępne. Ich zebranie trochę trwa, ale ogólnie jest możliwe. Natomiast w tym naszym konkretnym przypadku to co nam wychodzi, jak jeszcze uwzględnimy te wartości, jaki rzeczywiście się zmieniło przemieszczanie w czasie pandemii, no to wychodzi nam, że COVID-19 obniżył ruch do pracy, co przełożyło się na mniej odtworzeń w tej top setce YouTube. Zamknięcia szkół miały pozytywny, ale niższy wpływ. No i COVID-19 przesunął czas dnia na późniejsze spanie i wstawanie, co jest zresztą
zgodne z inną literaturą wykorzystującą inne źródła danych o spaniu. Co do tych odmiennych wniosków w stosunku do Simetal, to nie mam czasu już teraz tego omawiać, ale gdyby Państwo byli zainteresowani, to chętnie się pochylę nad tym, dlaczego można nam wychodzić co innego względem YouTube'a niż film. Dziękuję bardzo. Super, Wojtku, my też dziękujemy. Zaczynamy dzisiaj od komentarza ze strony przedstawiciela Akademii. Także Piotrze, poproszę o taki 5-minutowy komentarz do prezentacji Wojtka. Pojawiają się już na naszym Q&A pierwsze pytania, ale myślę, że z pytaniami możemy jeszcze chwilę poczekać. Najpierw zacznijmy od tego krótkiego komentarza. Bardzo dziękuję. Postaram się zmieścić w 5 minutach, choć nie będzie to łatwe, mam dużo komentarzy. Bardzo mi się podoba to badanie, chociaż przyznam szczerze, że ja nie odczułem zwiększenia liczby czasu wolnego w pandemii, nie wiem jak Państwo, ale wręcz przeciwnie. I powiem tak, żeby nie przeciągać, badanie, czy temat badania obiecuje trochę więcej niż w badaniu się znajduje. Postaram się taką formę recenzji akademickiej przygotować, więc trochę będę się czepiał, ale tak po starej znajomości. Postaram się, żeby to było z korzyścią dla autorów badania, więc tytuł badania mówi o wpływie COVID na sposób na spędzanie czasu w ciągu dnia, a badacie tak naprawdę tylko i wyłącznie oczywiście streaming muzyki, więc to też warto tutaj skalibrować. Dobrą praktyką w badaniach naukowych jest określenie precyzyjnej celu badania. Tego mi tutaj troszkę brakuje na początku. Co jest konkretnie celem badania, jakie pytania badawcze stawiacie i co ważne, jakie wasze badanie ma innowacyjne elementy w porównaniu z innymi badaniami, które równolegle są prowadzone czy były prowadzone wcześniej. To tak na początek. Wydaje mi się, że też warto dokładnie pisać źródła danych i uzasadnić różne transformacje, które wykonujecie, dlaczego tylko na przykład 100 wykonawców, czy tylko top 200 utworów. Gdzieś tam się pojawiały takie liczby w twojej prezentacji, Wojtku. To myślę warto uzasadnić, bo to może wpływać pewnie na wyniki. Tu też przyjmiecie takie bardzo mocne założenie, że proporcja czy popularność wyszukiwań jakiejś piosenki w YouTubie odpowiada częstości jej odsłuchiwania, co jest oczywiście pewnie racjonalne, ale też myślę, że warto poprzeć to jakimś może wcześniejszym badaniem, nie tylko tą korelacją, która no, powiedzmy, że jest silna, ale nie aż tak silna i też nie dla całego okresu, który porównujecie. Tam, gdyby zrobić tą korelację między zapytaniami ze Spotify a wyszukiwaniami dla innych podokresów, to ona by była znacznie pewnie słabsza. To, co mi się rzuciło jeszcze w oczy, to synchronizacja danych. Tak? Używasz jako predyktorów liczby wysłuchań czy wyszukiwań danych o zachorowaniach, zamknięcia szkół. Pytanie, jak to było w różnych krajach? Tak? Znaczy, czy te dane są zsynchronizowane w czasie? Czy nie jest tak, że czasem predyktor jest późniejszy, czy informacja o ogłoszeniu liczby zachorowań danego dnia jest późniejsza niż informacja o liczbie odsłuchań? Tutaj w różnych krajach trochę inaczej. I to było też pewnie z różną szybkością ogłaszane, więc warto o tym też przynajmniej dwa słowa takiego krytycznego komentarza wspomnieć. Co dotyczyć może zwłaszcza na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy kilka stref czasowych i w ogóle jestem ciekaw, jak te dane są synchronizowane, jeśli dotyczą, jeśli badasz to godzina po godzinie w ciągu dnia, to w jaki sposób te dane uwzględniają różnice w strefach czasowych, tak, w wyszukiwaniu czy odsłuchiwaniu piosenek, które badasz. To jest, myślę, bardzo ważna sprawa. Mam też uwagi dotyczące modelu, specyfikacji. Ta specyfikacja jest bardzo ogólnie przedstawiona. Tam mówisz o szacunkowych odtworzeniach top 100 piosenek w YouTubie. Pytanie, czy to jest średnia z odtworzeń, bo jeśli to jest średnia, to ona może być zaburzona przez jakiś hit, który jest wyjątkowo popularny. Średnia generalnie nie jest dobrą miarą oczywiście takiej, powiedzmy, przeciętnej liczby, więc tu bym pomyślał, czy użyć jakiejś innej miary. Pytanie, dlaczego takie zmienne objaśniające też wybrałeś, czyli liczbę na przykład, czy okres zamknięcia szkoły, tak, uniwersytetów i te dojazdy do pracy. Te dojazdy do pracy są trochę dla mnie
pewnie nie tylko dla mnie, zagadkowe, bo co, nie wiemy, co te dane tak naprawdę znaczą, tak? Stąd trudno jest potem tak naprawdę powiedzieć, czy te informacje o wpływie zmian ruchu do pracy na liczby odsłuchań w różnych dniach, które, czy w różnych godzinach, które pokazujesz, czy to jest tak naprawdę dużo, czy mało. Tego do końca nie wiemy, więc brakuje definicji zmiennych, których używasz. I inna sprawa, te zmienne poszczególne, których wpływ badasz, mogą być ze sobą skorelowane, bo jeśli ogłaszany jest lockdown, to jakby efektem jest również zmniejszenie dojazdów do pracy, tak? Wtedy firmy przestają działać, więc pytanie, na ile de facto efekty tych czynników, które badasz, można wyizolować od siebie? Czy pytanie, czy badałeś korelacje między zmiennymi, jak one są duże i czy uwzględniałeś w analizie, czy uwzględnialiście ze współautorem to, że tam może de facto być jakaś interakcja między nimi i ten wpływ może nie być efektem indywidualnego efektu danej zmiennej, tylko jakiegoś wzajemnego też powiązania. To kwestia modelu. Jeśli chodzi o wyniki, tu właśnie mam taką uwagę, że pokazujesz istotne wartości wpływu, tam najwyższe były właśnie dla zmian dojazdów do pracy na odsłuchiwanie piosenek w YouTubie, ale pytanie, czy wartości istotne statystycznie to są wartości znaczące. Tak, to jest taka też ważna kwestia. Przy big data kwestia istotności statystycznej staje się drugorzędna, tak, bo przy tak dużej skali danych nawet bardzo małe różnice będą istotne statystycznie. Pytanie, czy są znaczące, tak? To jest kwestia significant versus meaningful. Czy to naprawdę ma znaczenie, że tam to rośnie o 0,006? Co, jak sobie policzyłem, przekłada się, tam bazujesz na logarytmach liczby odsłuchań, czy wzrost, czy wpływ pandemii jest taki, że tam liczba średnio odsłuchań rośnie o 25 setnych przy średniej 60 odsłuchań w danej godzinie. Pytanie, czy to jest dużo, czy mało? Tego tak naprawdę nie wiem, tak? Bo sama informacja, że to jest wartość istotna statystycznie, niewiele nam tak naprawdę mówi. Znaczy powiedziałbym, że istotność statystyczna jest przereklamowana w erze big data, więc to nie tylko istotność statystyczna ma znaczenie. Bardzo mnie zaciekawił wpływ academic break na wzrost słuchalności między 2 a 5 rano. Pytanie, jak to może tłumaczyć, jak taki efekt tutaj oceniać? Czy studenci faktycznie w nocy słuchają muzyki częściej? To jest też kwestia do podrążenia. Myślę też o tym, jakby o zdefiniowaniu populacji, której dotyczy badanie, bo oczywiście mówimy o streamingu muzyki, który no jest mimo wszystko jednak ograniczony do pewnej grupy osób, cyfrowych tubylców. Tak? To też nie są ludzie, którzy dojeżdżają do pracy, albo pytanie, jak te dane o dojazdach do pracy bezpośrednio dotyczą tych osób, które słuchają muzyki w serwisach streamingowych. Więc tutaj jest kwestia też dobrego uzasadnienia, dlaczego akurat wracam do tych uzasadnienia zmiennych objaśniających, które masz. Więc żeby nie przedłużać, mam 3 pytania, takie powiedzmy ogólne. Pierwsze, jaką nową wiedzę przynosi to badanie w porównaniu do innych dotyczących wpływu pandemii na codzienny zwyczaj ludzi? Bo tak jak mówię, wydaje mi się, że ty tu troszkę więcej obiecuje niż sama zawartość badania. Jestem ciekaw, jakbyś tutaj te elementy innowacyjne uwypuklił. Drugie pytanie, czy wpływ pandemii, a konkretnie ograniczenie podróżowania do pracy na codzienne zwyczaje był znaczący, nie tylko czy był istotny, ale czy był znaczący, jak to oceniasz na podstawie wyników badania? I trzecie pytanie, czy założenie o takiej formule liniowej modelu, czyli logliniowej, jest jakby ostatnim krokiem? Czy zakładasz wykorzystanie narzędzi uczenia maszynowego, które mogą jakieś relacje takie nieliniowe, nietypowe też pozwolić zidentyfikować? To jest moje trzecie pytanie. Dziękuję bardzo. Piotrze, dziękujemy za ten krótki komentarz. Wojtku, jeżeli mógłbyś się odnieść, a potem jeszcze włączylibyśmy to pytanie, które pojawiło nam się na Q&A, bo to też jest pytanie, które dotyczy metodologii. Jasne, dzięki bardzo. Bardzo trafne komentarze, myślę. Nie ukrywam, że to jest taki trochę work in progress. My sami jeszcze trochę tak meandrujemy między bardziej skupieniem się na samym opisie naszych danych i z czym one się wiążą i że korelują się, nie wiem, na przykład z jakimiś statystykami co do snu, na przykład z jakichś innych badań, czy bardziej skupić się na samej tej muzyce. Wydaje nam się, że
samo to połączenie danych jest w jakiś sposób ciekawe na tyle, żeby może spróbować o tym napisać i dać możliwość w ogóle korzystania z tych danych. Natomiast musimy po prostu sobie chyba wyklarować, na czym się skupić w jednej konkretnej rzeczy. I rzeczywiście z jednej strony miałbym nadzieję, że ta nasza metoda dostarczy jakichś materiałów do badań też nad innymi rzeczami. Z drugiej strony, jeśli chodzi o samą muzykę, no to to jest takie pierwsze chyba podejście, które podejmuje się zmierzyć w jakiś sposób tego, kiedy rzeczywiście ludzie tej muzyki słuchają, w jakich godzinach. Do tej pory to było w jakichś takich raportach, ankietach czasem i bardziej na zasadzie kto co mówił, kiedy słucha muzyki, ale nie było tutaj żadnego jakby porównania co do tego. No, my się podejmujemy zmierzenia tego i podejmujemy się następnie próby określenia wpływu COVID-u na to odtwarzanie, co jest zbieżne z tym, co było w tym badaniu C-Metal. Tylko co ciekawe, no oni skupili się na tym Spotify i to było ich główne, a ten YouTube zrobili trochę dodatkowo i z przeciwnym skutkiem. I teraz wydaje się to dlatego, że oni korzystali z innego zbioru danych i prawdopodobnie nie patrzyli na najpopularniejszych wykonawców, tylko na mniej popularnych, dla których ta zależność mogła wyglądać inaczej. To jest to, co nam się na ten moment wydaje. Też się odnosiłeś do tego, nawiasem mówiąc, właśnie do tych top 100, top 200. My patrzyliśmy na te top 100 i top 200 głównie dlatego, że te dane są dostępne, tak? Czyli te YouTube charts dotyczą tylko 100 pierwszych pozycji, te dane Spotify dotyczą top 200 i zdajemy sobie sprawę, że to może wyglądać inaczej dla mniej popularnych. Natomiast sporo badań, jeśli chodzi o ten sektor muzyczny, tak naprawdę skupia się na badaniu tych trendów i popularności w tym samym topie, ze względu właśnie na to, że to w zasadzie jest głównie dostępne. Bardzo słuszne jest twoje pytanie o to, czy ten wpływ był znaczący. Przyznam, że nie umiem na nie w tej chwili odpowiedzieć. Wydaje mi się, że w którymś momencie nawet podejmowałem się policzenia takiego przeliczenia, jakby wykorzystania tych wartości, tego po prostu, o ile zmieniło się przemieszczanie i razy ten współczynnik, żeby zobaczyć, ile to wychodzi tak koniec końców i jaki jest względny wkład tych poszczególnych zmiennych objaśniających i że łącznie to dawało coś zauważalnego, tak? Nie, że to wszystko jest bez znaczenia, tylko że jednak jakiś ten wpływ jest, ale niestety nie jestem pewien, nie jestem w stanie powiedzieć, ile to dokładnie mogło wyjść. Co do założenia o formule logliniowej, nie zastanawialiśmy się. Znaczy, ja też nie, technik uczenia maszynowego nie umiem stosować, przyznaję od razu. Jeśli widzisz tutaj jakieś pole, jakby to można było fajnie wpleść, to bardzo chętnie oczywiście bym porozmawiał. Na razie nasze podejście było takie, żeby zastosować jakby od strony ekonometrycznej coś prostego, tylko żeby pokazać jakby, że te wyniki są w sumie zgodne z naszą intuicją, czyli że to z grubsza, że tak to ujmę, działa i że to, że tym my możemy to mierzyć godzina po godzinie, rzeczywiście pozwala to dość szczegółowo zobaczyć, jak to wygląda w ciągu dnia. Natomiast nie kombinowaliśmy bardziej z bardziej złożonymi formami modeli. I ponieważ wiem, miałeś dużo więcej uwag, więc ja bardzo chętnie kiedyś pogadam o wszystkim. Natomiast teraz, jak miałem, powinienem się jeszcze odnieść do pytania z czatu. Tylko że go nie widzę. Mnie na chwilę zmroziło, więc może dlatego mi to pytanie zniknęło. Czy mógłbym prosić o ponowienie? Ja ci przeczytam. Mamy pytanie o walidację tej metodologii, a mianowicie czy walidowaliście tę metodologię patrząc na liczby wyświetleń artystów
żeby sprawdzić, jak dobrze jest ona skalibrowana pod kątem wartości absolutnych? To jest pytanie, które się pojawiło na naszym Q&A. Nie, nie patrzyliśmy. Jeśli dobrze rozumiem, to pomysł byłby taki, żebyśmy wzięli sobie trochę artystów i musielibyśmy zbierać o nich dane na bieżąco przez jakiś czas z ich profili na YouTubie w poszczególnych godzinach, sprawdzać, jak nam się nabijają odtworzenia, bo to jest widoczne w YouTube. I żeby później porównać to, czy to nasze rozczłonkowanie danych tygodniowych na konkretne godziny się z tym pokrywa. I jeśli to jest to, to będę prosił o potwierdzenie. Natomiast to wydaje się być dobrym pomysłem. Okej, dzięki bardzo. To jest bardzo dobry pomysł i myślę, że to zrobimy, więc dzięki wielkie. Punktowo, no tak, 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 tak. Super. To jest bardzo fajny pomysł i bardzo się to przyda, więc na pewno to też zrobimy. Dzięki. Ja bym chciała, żebyśmy już podsumowali ten rozdział naszego dzisiejszego Zooma, rozdział metodologiczny, i poprosiłabym o komentarz Marię. Dobrze, to ja faktycznie odejdę trochę od metodologii. Chyba nie pokusiłabym się o włączenie w dyskusję, ale chciałabym porozmawiać o pomyśle i o potencjale tego badania. Mówimy bardzo dużo, no już od miesięcy, od zeszłego roku, od wybuchu pandemii i tych różnych fal, przez które przechodzimy również właśnie w sposobach zachowania, o takim nowym doświadczeniu kultury, prawda? I to o przejściu kulturę w sieci. I o tym, jak i twórcy, i właśnie jak odbiorcy kultury się w tym nowym środowisku, w nowym układzie odnajdują albo nie. I myślę, że tutaj wasze badania mogłoby być bardzo ciekawym dodatkiem, źródłem wiedzy. Teraz pytanie, dla kogo? Właśnie, kto w waszej intencji jest, przepraszam, że tak od razu do pytań, ale to jeszcze nie koniec, ale one gdzieś tam od razu mi się pojawiają. Dla kogo w waszym założeniu to badanie mogłoby być ciekawe? Znaczy, ja mogę zacząć też od swojej perspektywy i zobaczymy, na ile gdzieś tam to zgadzamy, bo my zastanawiając się też o tym właśnie, jak zmienia się to doświadczenie kultury i to cyfrowe doświadczenie, mówimy bardzo dużo o zmianie strategii tych, którzy właśnie kulturę tworzą, czy tworzą dostęp do niej. Na starcie mówiłeś o tym, o ogromnej popularności serwisów streamingowych, absolutnie tak. To też jest popularność serwisów, które dotychczas gdzieś tam były traktowane niszowe, które były związane z kulturą, a nagle miały właśnie wielki boom. Oczywiście YouTube jest na przykład takim miejscem, była Ninateka, Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. To jest miejsce, w którym możemy oglądać polskie filmy, dokumenty, spektakle teatralne, też koncerty. Oczywiście YouTube jest tutaj inną kategorią, ale no YouTube też chyba był, znaczy myślę, że stał się takim tym głównym miejscem docelowym. Nie tylko do kultury, to też widać w edukacji, w sięganiu po źródła, szukaniu inspiracji, prawda? To gdzieś tam był ten jeden z tych głównych adresów. Więc mówimy o gdzieś tam o zmianie doświadczenia, mówimy właśnie o tym nowym kanale i wydaje mi się, że dla twórców czy dla instytucji wasze wyniki mogły być bardzo ciekawe pod kątem też tego, jak dalej na tej zmianie wśród użytkowników, wśród odbiorców kultury budować, jak starać się do nich trafić. Tak naprawdę mówiąc bardzo wprost, w którym momencie dnia tak naprawdę postarać się wprowadzić nowe treści, zainteresować i tak dalej. Więc z strony takiej marketingowej to mogłoby być bardzo ciekawe. Oczywiście o ile odpowiednio przeprowadzone. Więc pytanie, czy myśleliście właśnie w ogóle o tym, żeby twórcy kultury, żeby trafić z tym badaniem do twórców kultury i żeby im pokazać, słuchajcie, w ten sposób aktualnie funkcjonują użytkownicy, odbiorcy. Może to jest dla was cenna informacja, jak
siebie pozycjonować, bo to tak naprawdę trochę o to chodzi w tym momencie, w internecie, dokładnie na YouTubie. To jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo zainteresowało mnie to, co mówiłeś o różnicach pomiędzy Spotify i YouTubem. I czy mógłbyś troszeczkę więcej o tym powiedzieć? Czy to chodzi o to, że tutaj mamy fokus na audio, a jednak YouTube to jest właśnie audio, ale jednak opakowane w audiowizualność, w wideo szerzej? Czy to jest właśnie tak naprawdę w zgodzie z... ...było tym głównym, za którym trochę tęskniliśmy i które było dla nas gdzieś tam najciekawsze i za którym, tak, którego szukaliśmy też w sieci. I to chyba moje takie główne komentarze na start. Więc dwa pytania. Pierwsze o potencjalnych odbiorców, o których myśleliście, jeżeli chodzi o badanie, a druga rzecz, gdybyś mógł powiedzieć troszeczkę więcej o Spotify versus YouTube. Jestem bardzo dzięki za ten komentarz. No, na razie jakby myśleliśmy pewnie bardziej o tym akademickim, powiedzmy, o środowisku, jeśli chodzi o to, do kogo to jak w ogóle kierować, no ale to też częściowo pewnie dlatego, że jest to jednak taki etap, no że dopiero nad tym siedzimy, dostajemy dużo cennych komentarzy, jak dzisiaj na przykład, więc na pewno jeszcze będziemy nad tym pracować, zanim dojdziemy do punktu, w którym stwierdzimy, że to jest ta wersja, której się będziemy trzymać już do końca. Ja myślę, że fajnie by było rzeczywiście postarać się to później oczywiście wyjść z tym też poza środowisko akademickie, pokazać, co tam nam wychodzi. Myślę, że ponieważ my się skupiamy na tym top 100 z YouTube Charts, nie wiem, na ile one będą reprezentatywne tak dla, no dla wszystkich tak naprawdę, bo... No bo tam często bywa właśnie, że są raczej artystki pokroju na przykład Beyoncé albo coś takiego, albo takie jednorazowe hity, które jakoś wpadają ludziom w ucho. Natomiast być może dałoby się podobnym podejściem też spróbować sprawdzić to dla innych rzeczy tak naprawdę, tylko... Dla nas to było bezpieczne skupić się na tym top 100, bo wiedzieliśmy, że wystarczająco osób tego słucha i wystarczająco osób wyszukuje tego w YouTube, żebyśmy dostali jakieś dane zwrotne z tego Google Trends, które mają sens i są dość takie stabilne, powiedzmy, i tak dalej. Natomiast samo Google Trends do takiego patrzenia, czego ludzie szukają w których momentach dnia, być może mogłoby być systematycznie wykorzystane też w szerszym zakresie, też nie tylko pewnie do muzyki, ale ogólnie do różnego rodzaju treści. Więc to na pewno można by się nad tym zastanowić pewnie, zwłaszcza, że jest ta opcja właśnie wyszukiwania na przykład bezpośrednio w YouTubie, a nie w całym na przykład Google, tak? Jeśli chodzi o różnicę między Spotify a YouTube, no to jedna jest właśnie taka, że na YouTubie to zwykle te treści są opatrzone jeszcze jakąś treścią wideo i można się zastanawiać w sumie, czy ludzie korzystają z YouTube'a głównie, żeby sobie posłuchać muzyki i tak naprawdę nie patrzą na ten ekran, czy chcą rzeczywiście te klipy oglądać. Ja myślę, że prawda leży gdzieś po środku, ale ciężko powiedzieć, gdzie dokładnie. Natomiast to, co pamiętam, co mi jakoś utkwiło w głowie, to, że kiedyś było tak, że YouTube'a można było sobie odpalić, zablokować ekran i schować telefon do kieszeni i po prostu iść słuchając. Potem zrobił się trochę nacisk na Google'a, że to nie powinno tak działać, że ludzie sobie za darmo odtwarzają tak po prostu muzykę, olewając to, czy tam są jakieś reklamy, czy cokolwiek. I YouTube wprowadził w pewnym momencie to, że już nie dało się zablokować i schować do kieszeni, bo się wtedy YouTube wyłącza zwyczajnie i wymaga konta jakiegoś premium to, żeby dało się blokować YouTube'a i słuchać, nie oglądając, że tak to. Więc pod tym względem przynajmniej YouTube wydaje się też być mniej wygodny do na przykład słuchania podczas jazdy samochodem albo podczas
chodzenia gdzieś. Bo jeśli się nie ma tego konta premium, no to nie można tego tak po prostu schować do kieszeni, na przykład na telefonie. Więc tutaj to podejrzenie było takie trochę, że u Simet al w tym badaniu, że ta różnica w wynikach może też być związana z tym, że ten spadek w podróżach nie jest tak silnie związany, bo ludzie raczej by słuchali na Spotify gdzieś idąc albo gdzieś jadąc samochodem niż na YouTubie. No nam wychodzi trochę co innego. I nasza interpretacja jest taka, że to dlatego, że my patrzymy na top 100, a oni patrzyli na top 200 na Spotify, ale już nie wiadomo na jak popularne osoby w przypadku YouTube. Więc, że ten efekt może być trochę inny dla mniej znanych po prostu i popularnych wykonawców i wykonawczyń. To jest coś, na co oni na przykład zwracają też uwagę, zresztą w kontekście, już teraz popłynąłem trochę, wiem, przepraszam, natomiast oni zwracają uwagę na to w kontekście swojego badania ze Spotify, że ten efekt, który obserwują, jest silniejszy dla bliżej top 1 niż tam w okolicach top 200. Jeśli to samo się dzieje dla YouTube'a, to może to tłumaczy naszą różnicę. I wtedy by wynikało z tego to, że jednak ludzie słuchają tego YouTube'a przynajmniej czasem tak jak ze Spotify, a nie dla oglądania klipów. O, to chciałem powiedzieć. Super, bardzo dziękuję. Czy ja mogę jeszcze tylko dopytać? Tak, tak, proszę. Mariu, Piotrze, jeżeli chcielibyście się odnieść jeszcze do tych wątków, które włączył tutaj Wojtek, to serdecznie do tego zachęcam. Ja jeszcze po tym, jak odniesiecie się do tego komentarza Wojtka, włączę się z pytaniami z Q&A i też takim pytaniem, którym chciałabym podsumować nasze dzisiejsze seminarium, ale to za chwilę. To ja tylko krótko jeszcze dopytam, bo powiem szczerze, że tego nie złapałam w trakcie twojej prezentacji. Czy wy jeszcze zbieracie dane? Czy teraz na przykład też tak dla porównania interesuje was to, co się dzieje teraz i żeby zobaczyć właśnie wraz z tym stopniowym, ale jednak powrotem, przynajmniej w niektórych miejscach, bo to też jest prawda bardzo, bardzo różnie w zależności od kraju. No ale Uniwersytet Warszawski wraca, prawda, stacjonarnie za chwilkę, więc gdzieś studenci wracają, też wracamy, coraz częściej jesteśmy znowu w biurach, chociaż oczywiście to wszystko tutaj dynamika się bardzo zmienia. Króciutko, czy zbieracie jeszcze dane i będziecie porównywać, czy to już jest etap zamknięty badania? W tej chwili zbieramy dane dla 2019. Czyli bardziej, żeby mieć taki pełen rok sprzed pandemii jako do porównania i też trochę dlatego, że czujemy, że musimy dobrze sprawdzić, dlaczego mamy inny trochę rezultat dla YouTube'a niż w tym badaniu Simet al. Oni tam dla jednej analizy wykorzystują też rok 2019, więc chcemy jakby odtworzyć dokładnie ich metodę, tylko z naszymi danymi i zobaczyć, jak się różni wynik. Więc dlatego 2019. Czy będziemy zbierać późniejsze dane, to jeszcze nie wiem, bo mamy w tej chwili jak półtora roku mniej więcej już danych od rozpoczęcia pandemii i wydaje się, że przy tych 50 krajach to wystarczająco dużo się zmieniało w międzyczasie być może, żeby wystarczyło. Boję się, że teraz wejdziemy już też w takie niuanse jak to, ile osób jest wyszczepionych. I nie wiem. No tak, to jest dużo zmiennych, jesteśmy to jest nowy układ, prawda? Trochę skomplikowany, to prawda. Okej, dziękuję. Ja się zastanawiam jeszcze, Wojtku, nad jednym, bo ty badasz... Piotrze, czy ja mogę cię jeszcze prosić o kilka spraw? Przepraszam, czy mogę zadać pytanie, czy... Tak, proszę bardzo.
Przepraszam. Wiesz co, Wojtku, przyszło mi do głowy, że może fajnie było badać, bo badasz wpływ zmian w ruchu do pracy na poziom, na liczbę tych odsłuchań. Być może sensowniej byłoby badać wpływ zmiany na zmianę i analizować przyrost na przykład rok do roku, tak, względem tego samego dnia poprzedniego roku i kontrolować oczywiście rok jako jedno ze zmiennych w modelu. Bo teraz pytanie, na ile rzeczywiście, albo wielkość ruchu, tak? W sensie bać poziom do poziomu albo przyrost do przyrostu, bo wydaje mi się, że tutaj możesz część informacji tracić. I pytanie, czy nie sensownie by było zrobić jeden duży model dla wszystkich przedziałów godzinowych, tylko zmienną godzinę wziąć jako zmienną objaśniającą. Wtedy być może większa liczba informacji pozwoliłaby na też identyfikację większej, ciekawszej liczby zależności. Tak? Bo to mogłaby być też zmiana liczby odsłuchań albo rok do roku, albo w stosunku do poprzedniej godziny. I wtedy to mi teraz taki pomysł przyszedł do głowy. To może możemy o tym porozmawiać też przy innej okazji dokładniej, ale wydaje mi się, że to by mogło pozwolić wychwycić takie też trendy, czy w jednym modelu trendy między godzinami, tak? Nie tak, że masz dla każdej godziny osobny model i próbujesz to jakoś potem do jednego worka wrzucać, tylko już jakby na jednym dużym zbiorze danych te wszystkie relacje analizować. No to tylko taki komentarz ad hoc. Pytanie, czy uważasz za sensowne analizowanie przyrostu liczby odsłuchań jako zmiennej objaśnianej rok do roku na przykład? Tak, myślę, że to jest bardzo sensowne, co mówisz, bo to nasze przemieszczanie się, które jest takim jakimś na razie chyba tutaj najbardziej podkreślanym, to jest rzeczywiście taka miara, ona jest raportowana jako względem jakiegoś konkretnego dnia sprzed pandemii, to tam Google to opisuje dokładnie, tylko że to się może chyba różnić w zależności od kraju. Więc, ale chyba da się to zidentyfikować, więc mógłbym pewnie tę miarę odsłuchań stworzyć w związku z tym w pełni analogicznie na przykład, tak? I może rzeczywiście to byłby w takim razie dobry pomysł, jak do tego podejść. I chętnie też oczywiście zawsze pogadam o innych pomysłach, jak tutaj to samo modelowanie ugryźć. Wojtku, na naszym Q&A pojawia się jeszcze pytanie o techniki pozyskiwania tych danych i chciałabym, żebyś się do tego pytania odniósł, natomiast do Was wszystkich jako badaczy, osób zainteresowanych i kulturą i danymi, mam takie pytanie, które dotyczy właśnie pomysłów na nowe tematy, na to, co można badać, czemu warto się przyglądać i jak przy pomocy jakich technik i jakich narzędzi to robić. To pytanie pojawia się nie bez przyczyny, ponieważ wiemy, że oglądają nas ci, którzy szykują się do pisania swoich prac magisterskich, doktorskich, licencjackich i ten obszar i kultury, i danych jest na pewno takim obszarem dla studentów bardzo, bardzo interesującym i takim, w którym chcieliby się sprawdzić, tak? Sprawdzić te swoje umiejętności badawcze. Także jakbyście mogli wskazać te kierunki i pokazać naszym słuchaczom, czemu warto się przyglądać i co będzie takim dobrym wkładem do tego naukowego koszyczka. Okej, dzięki bardzo. Więc jeśli chodzi o sposób pozyskania danych, no to moim podstawowym narzędziem był tutaj R i scraping, przy czym w przypadku na przykład Google Trends to jest gotowy pakiet, który łączy się z Google Trends i wyciąga z niego informacje. W przypadku YouTube Charts, no to bardziej tradycyjny web scraping. Oczywiście ja jak będziesz chciał, to możemy pogadać dokładnie, co tam robiłem. Chętnie opowiem. Jeśli chodzi o pytanie bardziej ogólne, to nie wiem, czy zacząć, czy może ktoś chce zacząć tutaj. Dobra, no ja mogę powiedzieć, bo akurat właśnie startujemy z nowym projektem, więc mogę powiedzieć, co dla mnie jest
osobiście ciekawe do badania, najbardziej w tej chwili, jeśli chodzi o kulturę cyfrową i branżę rozrywkową. My się teraz skupiamy na takim temacie konkurencji o uwagę, zamiast jakby konkurencji o same pieniądze konsumentów, konsumentek. I to, co nas interesuje, i to jakby to, czy wchodzimy w taki okres, że różne firmy, serwisy rywalizują nie tylko z jakby swoimi odpowiednikami z rynku, ale czy też zaczynają rywalizować trochę międzysektorowo. Takim jakby inspiracją do tego pewnie jedną z to był list do stakeholderów z Netflixa w 2019 roku, który zaczął się od tego, że w zasadzie to ich główna konkurencja to nie jest HBO, tylko Fortnite, czyli gra komputerowa. I to jest jakby coś, co wydaje się jakby przybierać na sile trochę, że tych wszystkich treści jest coraz więcej, one wszystkie próbują wykraść jak największy kawałek uwagi i czasu osób. Coraz łatwiej do tych osób dotrzeć, bo po prostu przez urządzenia, które każdy ma w kieszeni. No więc pojawia się pytanie, czy w związku z tym to wszystko zaczyna działać trochę inaczej niż działało do tej pory, bo każdy sobie, no jakby ta konkurencja zaczyna wykraczać poza jeden konkretny rynek, a zaczyna być taka między trochę bardziej branżowa. I to, w jaki sposób my chcemy do tego podejść, to między innymi zbierając dużo danych dostępnych w sieci, właśnie między innymi za pomocą narzędzi scrapingowych, ale też trochę kupując od jakichś firm, które już takie dane zbierają. Ale bardzo dużo danych już w sieci gdzieś jest i tylko kwestią jest to, jak je dobrze zebrać i jak je dobrze później pomierzyć, żeby zobaczyć, jak to się rozwija w czasie. Chyba tyle ode mnie. To ja mogę to podjąć wątek. Super, dzięki. Mario, proszę. Myślę, że z perspektywy trochę instytucji kultury, ale myślę, że to będzie pasowało bardzo do tego, co Wojtek powiedział. Użyłeś takiego sformułowania wyścig o uwagę, prawda? I w instytucjach kultury teraz bardzo dużo mówi się o tym, że pandemia to jest taki czas na przegrupowanie, na to, żeby właśnie i na redefinicję relacji właśnie z użytkownikami, użytkowniczkami, z relacje z osobami, z odbiorcami tych działań kultury, więc tak naprawdę myślę, że to jest taki bardzo ciekawy temat badawczy, bardzo potrzebne dane, tak naprawdę informacje dla instytucji kultury, jak na nowo zbudować relacje ze swoją publicznością i czy to jest dalej publiczność, czy to już jest taki bardziej partnering crime i to jest gdzieś zmiana też trochę definicji publiczności, która bardziej staje się coraz bardziej aktywnym tak naprawdę partnerem w dyskusjach o tym i w oczekiwaniach, ale też w budowaniu treści, więc to by była jedna rzecz, czyli tak naprawdę trochę właśnie pandemia jako szansa na zrozumienie potrzeb i stworzenie oferty kulturalnej, która gdzieś tam będzie dopasowana do tych potrzeb, więc tutaj badanie trochę publiczności, a z drugiej strony chyba też trochę nawiązując do tego, co Wojtek powiedział, to jest zastanowienie się nad nowymi modelami biznesowymi, które coraz częściej widzimy, które się pojawiają. Tutaj chyba też w czasie naszego spotkania przygotowującego nas do tej rozmowy mówiliśmy o Patronite, o serwisie na przykład Patronite, który tak naprawdę jest nowym przynajmniej na polskiej scenie modelem finansowania kultury i dostępu do kultury, więc myślę, że tak naprawdę każde badanie dotyczące właśnie tych modeli, tego jak odnaleźć się w świecie, chciałabym już powiedzieć popandemicznym, ale w tym nowym układzie, który tak naprawdę no właśnie pokazał nowe sposoby radzenia sobie, nowe sposoby pozyskiwania środków, nowe sposoby budowania relacji ze wszystkimi, piękne słowo kolejne, interesariuszami, z wszystkimi grupami, dla których gdzieś tam to nasze działanie jest ważne. I to właśnie po stronie fundatorów i po stronie odbiorców. Więc myślę, że każde badanie dotyczące tego, jak odnaleźć się w tym nowym układzie i badanie dotyczące tych nowych modeli biznesowych byłoby bardzo, bardzo ciekawe.
Super, bardzo Ci dziękuję. Piotrze, jeżeli mógłbyś też spojrzeć na te tematy, którymi mogliby się zajmować młodzi naukowcy od strony metodologicznej, jak szukać tych danych, jak je analizować, na co zwrócić uwagę. Znaczy ja bym chciał powtórzyć to, co zresztą już padło tutaj, że w czasie pandemii duża część naszej aktywności przeniosła się do internetu, nie tylko aktywności rozrywkowej, ale też aktywności zawodowej i przez to też wiele biznesów bardziej świadomie czy bardziej aktywnie wykorzystuje właśnie sieć, przez co też mamy dostęp do coraz ciekawszych czy szerszych zbiorów danych, ale wydaje mi się od tej strony metodologicznej, że też warto rozumieć, co te dane zawierają. Tak właśnie różnego rodzaju firmy, takie jak Google, Facebook, zamieszczają dane, nie zawsze informując dokładnie o specyfikacji, co te dane konkretnie zawierają. Więc od takiej strony naukowej warto zawsze najpierw zrozumieć, na jakich danych pracujemy i stosować adekwatne narzędzia. I tu wydaje mi się, że narzędzia uczenia maszynowego, szeroko rozumiane, tak, to, co się nazywa szumnie sztuczną inteligencją, pozwalają bez narzucania jakichś założeń ex ante, takich oczekiwań dotyczących struktury zależności czy relacji między zmiennymi czy zjawiskami, odkrywać takie relacje zupełnie niespodziewane, które pozwalają zrewolucjonizować czasem zupełnie naszą wiedzę czy świadomość tego, jak różne zjawiska funkcjonują, czy jak różnego rodzaju relacje właśnie między tymi zjawiskami zachodzą. Także tu zachęcam też do śledzenia czy stosowania właśnie narzędzi uczenia maszynowego i śledzenia tego, w jakich zastosowaniach te narzędzia mogą być wykorzystywane, bo de facto no, mimo oporu branż takich wysoce regulowanych, takich jak nie wiem, bankowość, tak, udzielanie kredytów klientom czy medycyna, gdzie ceną błędu modelu może być ludzkie życie czy zdrowie, tam oczywiście musimy, czy wszędzie musimy bardzo dbać o to, żeby te modele były wiarygodne i żebyśmy zrozumieli, na czym one polegają, ale też się rozwija w ostatnich latach zresztą bardzo intensywnie taka dziedzina sztucznej inteligencji nazywana wytłumaczalną sztuczną inteligencją, która pozwala te algorytmy, które nazywane są czarnymi skrzynkami, też tłumaczyć, odkrywać, co de facto one pokazują. Więc tutaj myślę, też jest bardzo szerokie pole do popisu dla młodych badaczy, stosowania tych narzędzi rozwijanych bardzo dynamicznie na różnych nowych polach, gdzie de facto tak naprawdę można rzeczywiście odkrywać rzeczy wcześniej nieznane, tak? Czy modelowane w sposób bardzo uproszczony. Wielkie dzięki, Piotrze. Wojtek, ja nie wiem, czy chciałbyś jeszcze odnieść do tych komentarzy, coś dodać? Jeszcze jedno, co mi ewentualnie przychodzi do głowy, to że ogólnie ten świat cyfrowy, zwłaszcza być może chyba jeśli chodzi o rozrywkę, on się tak szybko zmienia i tak szybko rozwija, że cały czas jest coś, czego jeszcze nikt nie zdążył zbadać. I jest też, wydaje się, sporo takich obszarów, których z jakiegoś powodu niektórzy nie chcą chyba badać. Znaczy, mam wrażenie, że jest chociażby temat jakiejś nieautoryzowanej dystrybucji online, potocznie zwanej piractwem, to o ile jest sporo badań, na przykład o filmach i muzyce, to mało kto chciał patrzeć na gry komputerowe. Też niewiele osób się zajmuje na przykład tematami takimi jak TikTok, mimo że to jest super popularne. I to jest ogromna część jakby życia wielu osób w tej chwili. Nie chcę jakby hipotetyzować, dlaczego niektórzy nie chcą się tym zajmować, natomiast wydaje mi się, że jest to na pewno bardzo ciekawe, bardzo istotne i chyba czeka, żeby ktoś to się tym porządnie zajął. Jedno jest pewne tych i chyba mnie zamroziło.
Jeden z pewnych tych tematów na styku kultury i danych, które możemy znaleźć w przestrzeni internetowej, na pewno nie zabraknie. Ja mam nadzieję, że nasze dzisiejsze seminarium było taką inspiracją dla młodych badaczy, którzy chcieliby się właśnie kulturą i danymi zajmować. Bardzo dziękuję Wojtkowi, który podzielił się z nami wynikami swojego badania. Dziękuję Piotrowi i Marii, którzy byli naszymi dzisiejszymi ekspertami i komentowali te wyniki. Dziękuję też wszystkim, którzy zadawali pytania i słuchali nas dzisiejszego wieczoru. Pozostaje mi tylko życzyć udanej jego drugiej części i do zobaczenia na następnym spotkaniu.